Panie Przewodniczący, już od godziny zabiega na głos pan Przepraszam, jeżeli nie zauważyłem. Mam szanowny gremium, mieliśmy jeszcze innego pana prezesa, który musiał nas opuścić, pana przewodniczącego. A problem śmieciowy jest dalej. Dużo mówimy, nic się nie robi. Pan burmistrz Kowarowski na sesjach, na komisjach zachwalał, że nie będzie problemu. Słuchajcie, zrobimy to tak, że będzie bardzo dobrze. Śmiecie będą odbierane na telefon dosłownie. Będzie czyste miasto, czysty teren. A okazuje się do dnia dzisiejszego, dobrze, że są postawione chociaż tam te nowe pojemniki, a śmieci nieodebrane w starych pojemnikach są nieodebrane. Panie, ja do pana akurat zapytam, panie prezesie firmy Koma, czy śmiecie, które są zebrane, nie wasze pojemniki, czy będą odebrane? Bo tych śmieci jest dużo, a wy nie postawiliście tych pojemników. I dlatego konkretnie później, czy nie będzie takiego zamieszania, że od was ludzie będą przyjeżdżać, będą wybierać śmiecie ze śmietniczek waszych, a nie tych, którzy są na przykład własnością danego osobnika, który ma śmiecie. Śmiecie są uzbierane po prostu na dzień dzisiejszy. No i mówię, ten problem jest, miało być tak dobrze, teraz takie powstało zamieszanie. Panie burmistrzu Czacharowski, pan się uśmiecha, to nie masz czego się śmiać, bo to wcale nie jest śmieszne. No więc jeżeli jest to pierwsze to... Ale ja w tej chwili, panie Czacharowski, mówię. I to wcale nie jest śmieszne, że problem powstał co do miary. Firma wygrała przetarg, wygrała z całym szacunkiem, ale zróbcie porządek, żeby śmiecie było odbierane. A nie teraz, były 3 tygodnie, jak pan obiecywał na sesji, nie było 3 tygodni. Miał być na bieżąco odbierane, wszystko będzie pięknie. I tak miało być. A teraz coś, zawalone śmieciami, miasto są, nie tylko miasto, i teren, gmina, wszystko. Firma nie jest w stanie tego wywieźć na dzień dzisiejszy, nie wie. A o opłatach już mówicie, że do 15 opłaty trzeba, się pytam, za co będziemy płacić. No i skoro śmieci nie zostały odebrane, to za co trzeba płacić? Podatki? Znów mieszkańcy mają płacić podatki za co? Za nieróbstwo? Bo ktoś tu nie robi, nie wykonuje tego. Dlatego takie konkretne pytanie. I do pana prezesa, czy będą odbierane te śmiecie, które są nagromadzone, bo na przykład wójt gminy Dzierzycku powiedział, żeby zbierać worki śmiecie, nie ma, nie, bo nie jesteśmy w stanie postawić. Zbierać worki. Co słowa wójta gminy Dzierzycku? Panie przewodniczący, panie prezesie, pozwoli panu jedno zdanie. Po pierwsze, tylko. Po pierwsze się nie uśmiecham, po drugie, warto, żeby kolega radny sobie odsłuchał i komisję, i sesję, to by zobaczył, że co najmniej od roku mówię, że czeka nas najtrudniejsza reforma i w dodatku nieustannie za każdym razem apeluję, że będą informuję, że będą trudności, apeluję o tolerancję, rozsądek i porozumiałość. A nie mówię, że jest wszystko dobrze. Proponuję ci, Jurek, chodź na ostatnią sesję, weź sobie, włącz i odsłuchaj. I proszę mi nie przerywać, dobrze? Dobrze? Ja uzupełnię tylko, uzupełnię twoje. Ja ci nie przerywam, może też mi nie przerywać. Jeśli mówisz, że ja coś powiedziałem, to najpierw sprawdź, zastanów się, co powiedziałem, odsłuchaj i wtedy jak masz pewność, to ewentualnie coś powiedz. Ale wtedy, jeżeli odsłuchasz, to raczej powiesz, że to jest tak, jak ja powiedziałem, czyli prosiłem, apelowałem o tolerancję i wyrozumiałość, a nie mówię, że będzie świetnie. Tak? A jeśli teraz mówimy o pytaniu za co, to już o tym mówiła pani burmistrz, trzeba to zrozumieć. To nie jest wymysł ani burmistrza, ani Rady Miejskiej, ani Związku, ani niczyj nas tutaj. To jest opłata. To nie jest zapłata za usługę, tylko jest opłata. Opłata, która ma charakter podatku i ten opłata się po prostu należy jak sługna. Czy nam się to podoba, czy nie, możemy mieć sobie pretensje do polskiego Sejmu, a nie do burmistrza, czy do Rady jakiejkolwiek. Po prostu tak stanowi prawo i tyle.